Witam Was bardzo serdecznie. Pomyślałem, że może tutaj coś będzie. 21 many? Też mi zmniejszyło liczbę many. Zaczarowany miecz. Muszę z tym gównem chodzić. Szukam tych czarnych pereł. Mam 0. 0, bo w wodzie się nie dało wyjąć. Do zniszczonej wieży. Tchnienie śmierci. Telekineza, wino, woda, wino, woda, woda, wino, zardzewiały miecz. Szukajmy tutaj, myślę, że to może nie być zły pomysł. Chciałbym się w końcu dostać w sumie do tego budynku tutaj oraz tego tutaj. A jak to kurwa zrobić? Jak to zrobić, ludzie? Bo tu wejść to się da. Łatwo, nie? Tu jest zabarykadowane. Naprawdę? Czuję się tak słaby aktualnie. Chciałbym jak najszybciej odzyskać dawną siłę. Bo nawet mana pointsów mam dużo mniej. Z tym zaczarowanym mieczem to ja nie powojuję za bardzo. Skąd ja mam znaleźć 3 czarne perły? Przecież to jest... Tak jak jeszcze wszystkie materiały to ja mam, to tego nie. Super mi idzie. Zapiszmy grę. Pierdolę, naprawdę. Zaczarowany miecz. Zręczność też mi padła. Super. Super to idzie. Jest Sylwester dzisiaj. Tak właściwie. No. Kurwa. Nie podejdzie ci tak i potem podejdzie i ci walnie dwa razy w mordę i leż. Ale mnie to denerwuje, bo wcześniej szkielety to nie był dla mnie żaden problem, a teraz jest problem. Ja wierzę w to. A wiecie, co jest najlepsze? Wiecie, jaką mam gwarancję? Że tu rzeczywiście będzie czarna perła? Żadnej.
Dobra. Nie mam żadnej gwarancji. I nic mi nie może dać żadnej gwarancji, że mi się powiedzie. Dobra. W porządku. Jest kufer. Lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Szkic to pora. Czarne perły. I weź tu to znajdź. Kamień runiczny. Okej, mam kamień runiczny. Kości szkieletu. Dobra, mogę sobie telekinezę wybrać i co najwyżej w taki sposób szukać. No dobra, ale ja chciałem na dolne piętro. W jaki sposób udać się na dolne piętro mogę? Przepraszam bardzo. W jaki sposób to zrobić? Jestem pieprzonym nekromantą, a nie potrafię nic zrobić. A tu? Te tchnienie śmierci jest do dupy. Czary ogólnie są do dupy. Nic nie zadaje żadnych obrażeń praktycznie. Mogę tu wejść na ten. Ogólnie teraz eksplorowanie czy robienie czegokolwiek tak właściwie to jest obarczone ryzykiem, bo jestem słabszy. Nie wiem, czy ja też tracę z czasem atrybuty jakby. Takie mam wrażenie. Tchnienie śmierci. Dobra, nie mam many. Przecież ja teraz nawet nie poskładam takiego... Nie poskładam takiego goblina. Kamienna tabliczka. Umarłem. Umarłem. No, tylko że ja potrzebuję więcej kamiennych tabliczek. W sensie... Potrzebuję więcej... Boże, kamiennych tabliczek. O czym ja gadałem? A już nie wiem nawet. Dobra, ja tam nawet nie schodzę, bo ja nie nadaję się. Ja się nawet nie nadaję. Dobra, Z2. Jestem głupi, nie wiem jak tego nie zauważyłem wcześniej. Czarna perła, tak? To nie czarnoruda. Czarna. A nie, bo czarnej rudy mam trochę. Czarny perły ma Gerard, tylko ja nie mam pieniędzy. Święty kat. Kostur nekromanty, zaczarowany miecz, topór chatu. Brutalny orkowy topór. Lekki miecz dwuręczny, topór drwala, krótki miecz młotkowarski, topór laga. Aha, i tutaj chyba mój ekwipunek, że tak powiem. Zdolność sprzedawania przedmiotów się kończy, bo nie mam nic już. Cwaniaki, nie? Dobra. Kieł błotnego węża.
Smoczego zębacza, cieniostwory. Tabliczki. Dobra, wiecie co najlepiej zrobimy? Pójdziemy przetapiać złoto. Witam was bardzo serdecznie. No nie, przecież ja to dogrywam. Jeju. Urządzenie do stemplowania. Tu chcę. I stąd. Przetopić złoto. Wszystkie bryłki. I dobra, ile tego wyjdzie potem? Jestem bardzo ciekaw. Bo potrzebuję trzech koła. W sumie dwóch. Idź stąd. Wybić monety ze złota. 20 monet ze złota. Co? Serio wybiłem 20 monet? Naprawdę wybiłem 20 monet? 20 monet wybiłem? Wow. Dobra. Zaraz wracam. Całe gówno dostałem z tego przetapiania. Rzeczywiście, tak mi się to opłaciło. Geralt. Hej! Pokaż mi swoje towary. Pokaż... Dobra, sprzedajmy po prostu co możemy. Róg. Skórzany mieszek. Bryłki srebra. Co jeszcze mogę? Pazury sprzedać. Zawsze coś. Kość wilka. Krew harpii. Srebrny pierścień. Złoty talerz. 1500 już. Kość szkieletu. Skóra warga. Skóry to mogę gdzie indziej sprzedawać. Ale dobre. Młotki. Promień strzały. Być już głupot się trzymam, że tak powiem. Bo zaraz będę chciał chyba podjąć drastyczne środki. Mapa Francisa. Mapa skarbów. Mapa świętych kapliczek. Mapa skarbów. Aha, nie mogę ich sprzedać. Szkice. To szkice mogę. Książki zadychy są, to nie. Miecz myśliwski. Zresztą to i tak nie jest dużo warte. Mamy jedną runę też. Skóry dzika. Dobra, sprzedajmy już to. Skrzydła krwiopijcy. Zostawmy dwa. I tak. Mogę łyżki sprzedać, piły mogę sprzedać. Mędzurki. Kawałek drewna. Dobra. I teraz zrobimy jeszcze tak. Otworzymy sobie sakiewki. Tu jest stówka. I tak. Grzybowy tytoń. 25 monet. Dobra. Oddamy życie Belierowi. On mi nie da pieniędzy. On mi da punkty nauki. Ojeju. Czyli to tutaj nie wyjdzie, tak? Ej, ty! To tu raczej nie wyjdzie. Ostry pieprz. Pajęczy na pełzaczy. Szczypce ludogryza. Perły zwykłe, ostrza. Dobra, ale dużo mi już nie trzeba, naprawdę. Może kuszę by sprzedał człowiek? Już teraz to ja cokolwiek próbuję sprzedać. Tarcza odwagi. Goblinie jagody.
3000. Dobra, jakimś cudem się udało. Czy ja pieniędzy nie dostanę? Ja dostanę punkt nauki co najwyżej. Dobra, 3 czarne perły, tak? Raz, dwa, trzy. Dobra, wracamy do paladynów. Uleczcie mnie, błagam. Ej, ty! Вот все ингредиенты, которые ты просил. Хорошо, я сейчас же займу. Czarna perła 3 razy, smoczy korzeń. Dobrze, że smoczego korzenia nie sprzedałem, bo to też było potrzebne. Dobra. Do rana. Doręczą cię koszmary. Jej, jej, jej. Dobra. Teraz powinienem dostać to. Я закончил работу. Возьми это зелье, оно должно помочь. Я должен выпить его? Ты что, это сразу убьет тебя. Это зелье очень сильный яд. Тогда что с ним делать? Чтобы оно стало лечебным, его нужно зарядить магической силой. Тогда все ядовитые качества будут направлены на уничтожение темной магии в тебе, а ты при этом не пострадаешь. И что я должен сделать? Найти источник сильной магии. И где его искать? Ты говорил, что статуя Инноса обладает магической силой. Да, конечно, но тут нужна немного другая магия. Понимаешь, сила темного идет из древности. Тогда люди обладали куда большими знаниями, чем мы. Боюсь, если даже каким-то образом суметь объединить силу всех семи статуй острова и направить ее в зелье, этого не хватит. Темный еще очень силен, и так просто его проклятие не снять. Возможно, где-то на острове еще сохранились источники магии древних, но мне о них неведомо. Но ты говорил, что сумеешь помочь мне! Я сделал все, что в моих силах. Если Инна с милостив к тебе, ты сумеешь найти магический источник. Okej. U Oswalda mam kwestię dialogową ze starożytnym źródłem. Ty nie znasz, gdzie mnie найти древний источник магии. Возможно, и знаю. А тебе зачем? Мне нужно снять проклятие, которое наслал на меня темный. У меня есть магический эликсир, который может помочь, но без древней магии он убьет меня раньше, чем я смогу избавиться от этой порчи. Я могу посмотреть на этот эликсир? Очень интересно. Этот эликсир приготовлен искусным алхимиком. Очень интересно. Ну так что, ты мне поможешь? Да, конечно. Я знаю один древний колодец, сохранивший свою силу с древних времен и не испорченный магией темного власти. Он находится в пещере, на берегу, неподалеку от лагеря пиратов. Но будь осторожен. Я слышал, что там сейчас обитает банда головорезов. Где? Dobra. Okej. Jestem w tej, na tym brzegu, chodziło o to, gdzie były zapasy paladynów. I tutaj były drzwi i ja tak, rzeczywiście tutaj wcześniej byłem. Więc to miejsce rzeczywiście będzie miało przeznaczenie teraz. I wcześniej też spotkałem właśnie takie miejsce magiczne, więc wiem już, o co chodzi. Długa ta Dark Saga, co? O, i to jest to chyba. I to jest to chyba. Konsekrowany.
Dobra. Mogę wracać do Oswalda. Jestem. Ej! Panie Oswald. I co, mogę to teraz wypić? Gdzie jest ten eliksir? Przewróciło mi 193 many i tak dalej. Jestem naładowany, że tak powiem. Dobra. Myślę, że na tym zakończymy odcinek. W następnym odcinku będę chciał zacząć od tej kapliczki Inosa, która znajduje się na tej małej wysepce i chciałbym ją dokończyć. Cześć.